A więc witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie zagramy w Oxygen Nothing Good. Ja sobie ciszę troszeczkę może dźwięk, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Z takich rzeczy, bo w sumie nie wiem na czym ostatnio skończyliśmy, to zacząłem tak sobie niby tutaj poszerzać. Nie? W sensie rzuciłem sobie tylko projekt, żeby mieć taką jakąś ogólnie wizję na to. Dostawiłem tutaj dwa grzejniki, ale tyle tu było materiału, że to temperatura się tu nie zmieniała. Tu było cały czas minus 50. I tak jest dobrze, bo się temperatura wzrosła o jakieś 10 stopni do minus 42, jak tak samo tu, jak i tu. Ale widzicie, ten regolit jest bardzo zimny, więc no jest jak jest. Na razie to sobie tu oddzielę i potem zobaczymy, co tutaj z tego zrobić. Najwyżej, wiecie, w moich ziomeczków ściany trochę niżej, nie wiem, zobaczymy, bo ogólnie docelowo jest plan, żeby się przenieść tu wyżej i ten dół sobie po prostu, wiecie, spacyfikować i zabić ile się da. Z takich rzeczy dodatkowych to tak, tutaj znalazłem, w tym miejscu znalazłem, to się nazywa Gejzer Chłodnej Brei. Ja ogólnie nie wiem, co to jest, a ciekawi mnie, żeby do tego się dostać i zobaczyć, co to jest. Tak samo patrzcie, tu mamy chłodnej pary, który też generuje wodę. No, i tak ciekawe, że ta woda ma tak mało stopni. W sensie, że jest taka, wiecie, 20 stopni ma tylko ta woda. Patrzcie, ile tu mamy rudy żelaza. Tu mamy bardzo dużo żelaza, bardzo dużo węgla. Tutaj tak samo się udało dostać nam do ropy naftowej. Jak zresztą możecie zauważyć, ja to sobie jeszcze tutaj bym chciał ściągnąć i w dół. Najlepiej ze skały magmowej, żeby się do tego dorwali. Skała magmowa, okej. Okay. Żeby po prostu zeszli mi tutaj aż do tego punktu najniższego. I zaczniemy wtedy wydobywać tą ropę naftową i robić sobie coś. Mam jakieś osiągnięcia kolonii, nie wiem czy to są jakieś nowe. Śliski i wylecz chorego duplikanta z choroby, a śliski wejdź na oleisty biom po raz pierwszy. Aha, to jest ten właśnie oleisty biom po raz pierwszy. W którym jeszcze tak, gdzieś z której strony. Tutaj znalazłem rezerwuar ropy do przejrzenia, a tak to tutaj też są jakieś takie pierdoły, którymi się myślę zajmiemy później. Trochę wody tu będzie na pewno dużo, czyli tlenu nam nie braknie, a jak będzie woda, będzie też... Powinien być też jedzenie, żeby z czegoś wziąć, że tak powiem. Badanie skończone. Aha, bo zrobiłem turbinę, panel słoneczny. W sensie, wiecie, skupiłem się na tym, żeby troszeczkę porozwijać tutaj tych naszych ziomeczków. I teraz tak, tu sobie pracuję niby, tam generuje radiację stąd. Plus tu gościa, on jeden chodził, zawsze mu się nudziło, więc po prostu wybrałem go, żeby sobie tu łaził i się zajął takimi rzeczami. Bo jakoś nie było to mi jakoś super niezbędne, nie? Tutaj byśmy teraz sobie zrobili może te tuby transportowe. Tak, zrobilibyśmy sobie tuby transportowe i wtedy one by sobie, bym sobie połączył tą górę z tym tutaj na dole. Tu bym sobie zrobił po prostu przejście. Tak. Jeszcze do tego dochodzi ten myk, że tutaj dostawiłem atmostroid. Tutaj jest taki mały problemik, ma bardzo malutki, że stąd wybieram sobie ten tlen, nie? No i teraz, on tu teraz idzie normalnie, ale tu jak zacznie, to patrzcie, on się dzieli i wtedy te maszyny nie zdążą się napełnić. Trochę to trwa, ale w sumie zaczyna to powoli tak jakoś już wyglądać, więc jest w miarę okej, nie? I teraz ci nasi ziomeczkowie mogą sobie normalnie na luzie tutaj latać w tych strojach, pomimo że to jest gorąco, a one im też nie przeszkadzają, nie? Więc ogólnie plan jest taki, że jak ja tu sobie wykopię to w dół, to tu trochę lekko sobie otworzę i tą ropę naftową tutaj po prostu spuścimy i ją będziemy wyciągać, nie? Plus do tego, bo to oczywiście jeszcze nie wszystko, spokojnie, spokojnie. To jeszcze nie wszystko. Do tego dochodzi tak, że tutaj zbudowałem nowy transformator. Z tego względu, że musiałem zasilić te tutaj dwie rzeczy, plus prąd będzie potrzebny na dole, nie? Żeby zasilić te pompy i te inne do tworzenia plastiku i innych takich. Tu jest dobry biom, no to wszystko, tak sobie myślę. I wrzucimy to do tego wszystkiego, żeby się robiło w tym zimowym biomie. Dobrze by tu było nawet wejść i zobaczyć, co tu jest. Da się tu wejść pewnie tylko tędy. Więc co tutaj leży? Granitu tutaj troszeczkę mamy, więc rzucimy w takim razie tutaj drabinkę z granitu. Którą prześli próbkę, a tutaj damy drabinę granit. Tak jest. I to by było fajnie, jakbyście wskoczyli mi tu, tylko z jakiegoś względu nie mogą, bo to się pewnie zamarzło. Tak mi się wydaje. Gdzie się zawalił sufit? Aha, to ty się musisz tu wziąć za to chyba najpierw, mi się wydaje. Bo tutaj może być potem problem. O to chodzi, że tak samo tutaj to też jest istotne, żeby to najpierw skonstruowali. Bo też jakby był jakiś opłat taki w miarę ciepły. Dobra. Był opłat taki ciepły w miarę. To tyle by z tego było, że ogrzałby ten nam środek troszeczkę. Bo tu chodzi o to, że wiecie, jak to jest otwarte, nie? Tutaj, tak jak teraz możecie tu zobaczyć, to problem jest tego typu, że ucieka nam tutaj tlen. No właśnie. A my nie chcemy, żeby on nam stąd uciekał. Temperatura może być w miarę niska, ale nie chcemy, żeby stąd uciekał. Patrzcie, że temperatura jakaś ładna robi przez to. Że
że to jest połączone z tym białym. Na to by wychodziło, nie? Bo normalnie innego wyjaśnienia no to nie mam. Tu jest tlen ma 9 stopni, tu mam minus 10. To mnie ciekawi, czy jak ja to przejmę, to czy tu w tym miejscu będzie gorąco. Bo jeżeli tak, to osobiście uważam, że to było bez sensu, bo wtedy jakby nasza główna baza może być w większości, powinna być tylko w tym jednym miejscu. Chyba, że powinien tyle zmarnować czasu i tego, żeby ten... Wiecie, bo mi się coś tu nie podoba, masz rakietmiść. Powiedz mi, gościu, co ty w ogóle robisz? Bo ja nie wiem, co ty robisz w ogóle. Gdzie ty łazisz? Po co ty tu idziesz? Jeszcze coś mu się dzieje, jest głodny niby. Coś mu ma jakieś, kurcze... Ruda uranu. Czekajcie, bo to trzeba zrobić w takim razie taki myk, który nam rozwinie te wszystkie problemy. Jak ja tutaj rzucę... Tak jest, jak ja tutaj rzucę to, zamknę to tutaj tym. Do tego tutaj trzeba będzie rzucić taką płytkę. Rzućmy to na wysokim priorytecie najlepiej. I zrobię, żeby ten gościu nie mógł w ogóle wyłazić. To jest taki jakiś smutny. Czy jest ranny? Tak, no widzicie, bo jak oni mi to tu zbudują, to zabronię im wyłazić. Tak, oczywiście piaskowy zdawaj, dobrze. No i to też byśmy musieli zbudować i zabronię wykorzenia konkretnym osobom. I tyle. Dobra, co my tu mamy? Komu się to zwiększy ten atletyka do plus 10. Czyli szybciej będzie się zasuwał. No to dobrze, bo jak się wychodzą, to nie ma z tym, większego problemu, nie? Tu jeszcze czasami się pokazuje problem z wodą. Tego typu, jak możecie zobaczyć, że tutaj na przykład ta pompa musi być przerobiona. I chyba zdjęta w ogóle tutaj niżej. Ja tą pompę zdekonstruuję i rzucę do niej. Tak, rurę docieczy na pewno. Coś takiego. Do niej musi iść automatyka. Przewód sygnałowy musi iść też i do tego musi iść prąd. Pamiętajcie, podłączone działa lepiej, nie? Kabel i kabel ściągamy też i to też rzucę sobie na wyższym priorytecie. To jest najbliżej, oni powinni od tego zacząć w ogóle, tak mi się wydaje. Tak, swoją drogą to tutaj też tą mówię, aha, nie mogę tu zrobić, ta rura pożarowa też będzie miała sens, bo oni zazwyczaj wpadną w tą stronę. Co by nam tutaj troszeczkę to przyspieszyło, nie? Swoją drogą powiem wam tak, byłem sobie dzisiaj pobiegać, akurat tak jakoś wyszło, że... Po prostu poszedłem sobie pobiegać i ten, i 6 km zrobiłem pierwszy raz od dużego, długiego czasu, że tak powiem, biegać się. Tak, no i w sumie wychodziło na to 45 minut, 7 km, sorry, 45 minut, 7 km. Nie? Dla mnie to spoko. Spoko wynik, ciekawe ile, jak długo będzie mi się chciało bawić takie rzeczy, nie? Bo to jest w sumie najciekawsze z tego wszystkiego, co ty tutaj robisz. Aha, no i tu jest ten minus tego, z tego tu, że to strasznie mało produkuje tego, bo widzicie, że to produkuje 5 radu na cykl. W teorii jesteśmy w stanie wytworzyć tego więcej. Patrzcie, ile tu macie promieniowanie. Im wyżej, tym większe promieniowanie, 125 radów na cykl. Im niżej, tym mniejsze. Na przykład to jest śmieszne, że patrzcie tu. Nie? I tu promieniowanie idzie aż dotąd. 6 radów, 7 radów. Promieniowanie normalnie ten tu przechodzi. Ciekawi mnie, czy to promieniowanie ma jakiś wpływ na nich, nie? Bo czy, mogę zobaczyć, czy ty masz jakąś dawkę. No tu jest dawka uwolniętego. Obecnie wystawiony na cykl. No ale ty tu nie będziesz tyle siedział. Chyba, że po prostu będę musiał zwiększyć, zgrupić tą na tej pierwszej powierzchni, że tak powiem, nic nie będę robił. Nie? Chyba, że są jakieś płytki, które izolują na przykład... Może zobaczymy to w badaniach, wiecie? Tylko w którym miejscu to będzie, tak żebyśmy to mogli jakoś w miarę trafić. Prąd? Nie. Materiał stały? Też nie. Szukam, o właśnie, technologii radiacyjnej. Teraz chodzi mi o to, czy są jakieś płytki, które blokują. Reaktor badawczy. Wiązki radiacji. Wirówka uranowa, płytka przekaźnikowa. Najwyższy poziom, co tutaj jest w ogóle, że tak powiem, dostępny, jest to zbiornik na ciekły utleniacz. Przechowuje ciekły tlen do spalania paliw rakietowych. I tu silnik wodorowy. To będą pewność rakietowych eksploracji kosmosu. Czyli wodór, że tak powiem, jest tutaj potrzebne, ale to spokojnie, zanim coś sobie tu budujemy, to troszeczkę czasu minie, tym bardziej, że wiecie, to tutaj powoli działa i to też działa sobie od czasu do czasu, nie? Tak, co ciekawe, dziwne jest to, że promieniowania tutaj nie ma ten zubożały uran żadnego, nie? Powinien mieć jakieś tam takie małe. Patrzcie, jak tu już idą.
przyjemne tutaj lecą w sumie. Tak, ta ropa naftowa ładnie nam tu spada. To niby zanieczyszczona woda, ja przez chwilę myślałem, że to jest nafta. Tak, tutaj też coś jest? Patrzcie, neutronium. No jakieś takie szerokie te neutronium. Dziwne. Myślałem, że neutronium jest tylko w tym. Chyba, że to jest coś. Mogę zobaczyć, jak to wygląda w temperaturach? Tak, jest nieruszalne, że tak powiem. Bardzo dobrze, że zrobiłem to. Patrzcie, jak on długo tu może siedzieć, żeby on sobie z tego wyciągnąć, żeby to zrobić, co tu potrzebuje. Czasu wiadomo, bo będzie potrzebowało dużo, żeby pójść do góry, ale będą się wysiedlały tutaj problemy, że ten. Zaraz się będą wysiedlały problemy, że jest głodny. Tak, bo patrzcie, ile to czasu schodzi, żeby tu wejść, tu przejść, do góry, tu, tu. Zanim on wejdzie do góry, to już się mu kończy chyba zmiana, nie? Pokaż mi swój harmonogram. I ty masz, jak ty masz na imię? Ty jesteś Joshua. Już powinien spać. Już powinien spać, a on jeszcze musi przejść do przestój tutaj. Ja bym tobie zwiększył w takim razie przestój o jeden, żebyście szybciej wracali do domu. Tak, bo patrzcie, według harmonogramu, to on zaraz będzie wstawał, a on dopiero dobiegł do łazienki. I dopiero idzie spać, nie? Tak, i patrzcie, jaka jest obsuwa w takim razie, jak on się dopiero położył, a już powinien wstawać. No. To jest właśnie to, że są dalekie dalekie jakby te miejsca podróży, nie? Że daleko muszą biegać. Bo gdyby mieli trochę bliżej, to tyle mu czasu to nie zajęło i dlatego to pewnie tyle wiecie. Zaraz on będzie tak, nie zdąży tam wrócić, już będzie w połowie drogi. Aż mnie to się. Aha, nie, wstał. To czekaj, gdzie ty jesteś, Joshua? Poszedłeś już na dół? Nie ma tutaj dwóch tych. Linz, daj sobie tutaj lata. Nie wiadomo po co. Poglony pewnie. I ty? Ty, rakietmistrz, ty to masz karę, nie będziesz miał tylko przechodzenia. Rakietmistrz. Ty będziesz miał zakaz wychodzenia. Nie możesz tylko tędy wrócić, ale wychodzenia masz zakaz, koniec. Bo ty tylko marnujesz mi tu stroje, a ja potrzebuję tu stroje do innych celów. Tak, na przykład masz majsterkowicz. Majsterkowicz, gdzie ty się wybierasz? Porozmawiajmy o tym. Okej, ty idziesz tutaj kopać, no to dobra. Zdążyć, zdążysz. Jeszcze przydałby się drugi gościu. Tak, dekoratorka idzie po. Nie wiadomo po co, ale już jednak nie idzie. Zmiana planów, ona wraca tutaj do góry. Dekoratorce tak samo robimy zakaz wychodzenia. Jak czegoś będzie brakowało, to wrócimy z tym. Na razie nie brakuje. Ona potrzebowała pewnie glonów, ale glonów my trochę tutaj mamy, że tak powiem, w okolicy, więc niepotrzebne jest nam, żeby tu gdzieś wyłaził. No nie? Tu jest dużo glonów. Tak, co tu też jest dużo glonów, to się nie ma czym się tu przejmować. Okej, budowniczy idzie sobie ładnie na dół, tak jest. A ten tutaj już doszedł? Nawet nie wiadomo, co on tu robił. Tutaj co to jest w ogóle, że się tak pali? Aha, dwutlenek węgla po prostu jest taki rozgrzany, że taką motykonkę mu dali, nie? I tutaj też jest troszeczkę tej ropy. W sumie ta ropa to jest potrzebna do... Czekajcie. Żeby się nie okazało, że ja czegoś nie mam. Kuźnia szkła. Rafineria ropy produkuje naftę i metan. Naftę i metan. A prąd możemy przewalać na metan? Generator na metan. Ty, no możemy to. Ja bym ten prąd musiał doczłapać aż tu. W sensie nafta. Ja bym tu zrobił metan i bym go podpalił, to by wybuchł. W sensie, jakbym go dostał wysokie temperatury, to by wybuchł, to tego byśmy nie chcieli. Tylko tak by trzeba było to jakoś przemyśleć, żeby tu dało się go wyciągnąć. Na przykład jakbyśmy tu przeszli przez to, tu byśmy musieli zejść dotąd, ja bym tu ściągnął wentylację. No nie? Tu byśmy sobie przeszli przez to. Przeszlibyśmy sobie tutaj przez to. No nie, tutaj byśmy wrzucili płytki. Bo chodzi o to, żeby oni się ze sobą nie zmieszali. Cokolwiek by się nie działo, to się nie mogą ze sobą zmieszać. Czyli nawet takie płytki. I do tego byśmy tu wrzucili w takim razie wentylację. Rurę do gazu. Byśmy tu wrzucili rurę do gazu. Może być taka, chociaż nie wiem, czy to nie będzie za bardzo się tutaj rozgrzewać, ale trudno. Czy ten metan on tak sobie po prostu wywala? Teraz zobaczymy, czy on ma wyjście. Gdzie są stacje?
Ruby, o, zaraz zobaczymy. Rafineria, rafineria ma wejście. Wlot budynku i wylot budynku. Co ty jeszcze potrzebujesz? Nafta. Nie, wymagania. Ropa naftowa. Rura wlotowa cieczy, rura wylotowa cieczy. Czemu wylotowa cieczy? Co on produkuje? Nafta może być wydobyta poprzez wyrafinowanie ropy naftowej. No to wiem, ale co on produkuje, bo nie czaje. On potrzebuje ropę naftową i rurę wlotową i wylotową cieczy. Co to cieczy niby robi? Się, bo wiecie, czaje ten, czaje, że ona dostaje wlotową cieczy, no bo dostaje tą, ale wylotową cieczy? Wiecie, jak ja bym to tu postawił w tym zimowym biowie może? Może byśmy coś z tego się zorientowali, o co chodzi. Tylko może byśmy to dali troszeczkę wyżej. Na przykład tu w tym miejscu. Wrócimy to sobie na płytkach. I do tego ustawię od razu, wiecie, hydro. Pompę do cieczy. Ze złota oczywiście. Tę pompę do cieczy dawaj mi ją tutaj. I do tego musimy użyć tych izolowanych najlepiej. Najlepiej izolowanych. Płytek, tylko że to będziemy musieli obejść tank. No nie? Tak, i do tego tu musimy od razu ściągnąć kable żelazne. Ale to trochę czasu nam zajdzie, powiem wam, żeby to tutaj wybudować. Już to widzę. Tak, oczywiście wiedziałem, że jak już kurczę puszczę z kamery, to już tego, to, takie są efekty. Nie? Nie, dobra, pójdziemy tutaj sobie taką kurczę drabinkę. To jest w miarę tanie, bo to kosztuje tylko 25, więc tego tu powinno być dość dużo. Przed chwilą wam zresztą pokazywałem, tylko nie wiem, czy ten kabel 1 kW sobie poradzi z tym. Tak, bo ja to muszę podpiąć tu właśnie pod tą. Pod to tutaj, to musi być spięte. Wtedy będziemy mieli to, jak będziemy mieli to, to możemy obok postawić później szkła. Tak jest. Kuźnia szkła. Powiedz mi, kuźnia szkła, co ty potrzebujesz? Bio. Kuźnia szkła. Wentylacja. Ona ma tylko wyjście wentylacyjne. Aha, bo ona tą wentylacją wywala tą jakąś tam rzecz. Czyli na przykład tą wentylacją. Tą wentylacją stąd. Czekajcie, bo ja nie wiem, czemu tego teraz nie widzę. Ale tą wentylacją chyba stąd, nie? Powiedz mi się. Pokaż mi się tutaj, żebym to widział. Tak, tutaj na dół. Tutaj na dół byśmy wywalili sobie szkło. Pyk. I co ona potrzebuje, co, żeby pracować? Czyli ona będzie potrzebowała. Nawet nie wiem, produkuje z czystego piasku. To nie ma znaczenia. Produkuje to z piasku. Czyli ja tutaj to mogę sobie nawet postawić. Jest gdzieś bliżej zimowy biom, który mógłbym to wykorzystać tutaj, ale nie za bardzo mi się to widzi. Oni tutaj też im się nudzi, żeby tu się tutaj w ogóle zaczęli biegać. No dobra, dobra. W takim razie wykorzystam to miejsce tutaj. To miejsce tutaj tu wykorzystamy. Daj mi tu biom i daj mi tu kuźnię szkła. Ja sobie to z góry zasilę, więc to nie będzie problem, bo ja sobie zasilanie wezmę ładnie stąd. Tak, i do tego rzucimy wentylację sobie, izolowaną rurę gdzieś tutaj. Czekajcie, nie, bo to tak trzeba zrobić, żeby mi duplikanci do tego dosięgnęli, nie? Teraz powiedz mi, czy to jest w dobrym miejscu. Tak jest, tylko że to jest rura wodociągowa, a ja założę wentylację. Wszystko już wiem. Bio. Później szkła. Tak, tutaj dostawmy sobie to. I dawaj mi tu później biohydro. Z hydrorurki dawaj mi tu wyjście. Tak, wyrzuć to kanalizacyjnie. Tutaj na przykład. Dobra, i ja bym to chciał, żeby ktoś mi tu konstrukcyjnie przyleciał i to ogarnął.
bo to jest dość ciekawe, żeby sprawdzić, jak to działa. Bo może to szkło nam się przyda, żebyśmy sobie postawili tutaj parę, wiecie, słonecznych tych. Trochę by nas to pomogło nasze tu zasilanie. Ej, stop, 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 coś tu jest uwięzione. Dobra, uciekaj. Normalnie... Aha, bo mu się skończył tlen w tym, no, w masce. Dobra, atakuj. Bierz go, tygrysie. I to też skądś się tu wzięło? Też to atakuj. To mi się nie podoba akurat. Atakuj tylko. Atakuj. No już. Dobra, jednak ty musisz to robić. Chociaż ty, widzę, się tym nie przejmujesz kompletnie. Zwiększenie atrybutu, długie dojazdy, nieprawidłowa okazja konstrukcji. No to wiem, ale to już patrz, jak szybko idzie. To szkło, jak tu spadnie, to będzie miało niską temperaturę. Bo ja ze szkła jako tako, poza panelem słonecznym, to chyba nic tu nie wyrabiam. A w piasku mamy 230 ton, więc jest luzik. Tak, a tutaj tu nasza konstrukcja się ładnie tutaj zrobiła. Aha, bo tu wyjście. Czekajcie, wentylacja. A, bo to jest wyjście. Nie, no wentylacji to w ogóle nie ma hydro. Rura do cieczy. No jest tutaj rura do cieczy. I co ty produkujesz? Efekty: nafta, metan, ciepło i tyle. A, bo to produkuje naftę. Haha, to czekajcie, bo to jest taki myk, że ja z tego wszystkiego nie wentylacji tu w ogóle nie chcę. Czaję już, dlaczego tutaj ta rura wchodzi, i czaję, dlaczego ona stąd wychodzi, bo ona produkuje naftę. To jest ten głupi normalnie. I teraz naftę można przerobić na plastik w tym punkcie tutaj. Energia, ładnie to zapinamy i do tego dopinamy tą hydrorurę. To może nie tą, tylko weźmy sobie tą, bo nigdy nie wiadomo, plastiku też się trochę wytworzy. No właśnie, tylko dla mnie tak ważniejsze jest na razie, żeby ludzie to ogarnęli. Nie podoba mi się, że oni tyle chodzą na spanie. Normalnie goście, nie podoba mi się to. Bo oni to powinni rypać cały czas dla chwały Rzymu, a nie. Kurczę, rozwaliłem sobie nogę, teraz mnie boli. Ale czego się nie robi? Winoroś wieprzowa. Tu się, jak się popatrzycie tak na całą mapę, to się bardzo dużo rzeczy dzieje tak jednocześnie, nie? To jest aż niemożliwe, że takie kurcze rzeczy można tutaj sobie wytworzyć. Podsumowanie kolonii mi się świeci w jakimś względu. Co to znaczy tutaj? Wszystko tu jest. Produkcja kalorii. Patrzcie, że produkowaliśmy w jednym cyklu 40 tysięcy kalorii czasami. Średnio wyprodukowana energia. I marnujemy 40 kJ w stosunku do 100 tysięcy, co produkujemy. To żaden problem. Tu był bardzo duży pik ile zmarnowane było, ale to było na początku zupełnie, jak jeszcze się nie znaliśmy, nie? Tak samo tutaj produkujemy 136 kilo i tyle samo, czy jesteśmy 1 do 1. Więc chociaż tyle. Czas podróży się strasznie wydłużył. 224, 2200 sekund. Czyli ile to jest minut? Zaraz wam to policzę. 2200 na 60. No. Czyli to jest 36 minut więcej chodzą niż robią aktualnie. Ale nie chcę dodawać im jeszcze jednego gościa. Chociaż mógłbym, ale chyba nie chcę jeszcze. Nie, ja chcę, bo dopiero będziemy tu myśleć, jak się tu będziemy gdzieś przenosić i coś takiego, będziemy coś kminić. Jakiś duży rezerwuar wody też będziemy sobie przekminiać. Wszystko na spokojnie. Tak samo patrzcie tutaj, że nasz luft metanu jeszcze ma 27 cykli, zanim zacznie, wiecie, znowu produkować. I my teraz ciśniemy tylko na węglu. Mamy 7 ton tutaj, z tego co widzę, jest jeszcze wydobyte. Ale mamy go tutaj więcej, gdzieś tutaj go było, gdzieś tak, że tak powiem, wpisu. Tu wam gdzieś pokazywałem. Tutaj na przykład. Tu jest go trochę, tu jest go troszeczkę. Tutaj go trochę jest, tu jest go bardzo dużo. Więc no, na spokojnie. Dobra, jesteśmy już tutaj przy tej. Aha, bo oni mi się tu wzięli za ten. A z czego chcą robić te kable? Z rudy żelaza. Żelazo jest tutaj. Więc po prostu zrobimy tak, że ja im pokażę wejść na wysokim priorytecie. Jak sobie go przegrajcie, może nie aż takim wysokim. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu tam wejść i wyciągnąć sobie to żelazo, co tam jest. To nie będą musieli tak daleko biegać, żeby to tutaj wytworzyć, nie? Bo nie wiadomo, skąd oni będą brali, pewnie stąd, do góry i tutaj, bo tu w innych miejscach nie ma żelaza. A to jest najbliższy punkt. No dobrze by było, jakby to ktoś przyjechał, więc po prostu tak samo, albo priorytety mam źle ustawione. Patrzcie, tu jest ten robot builder. Ale my na razie nie będziemy się tym zajmować. Na razie musimy jakby ustabilizować nasze tutaj miejsce w bazie.
No jak się bierze się takie pierdoły, a to takie prawdziwe rzeczy, to się nikt nie bierze, jak zasilanie, tak? Gdzie nasz chodzi kopacz w ogóle? Zlecenie. Kopacz, gdzieś ty jest. Gdzieś ty jest, czemu się dopiero... Aha, bo ty się nagle wziąłeś za ten. A ty nie masz priorytetach kopanie? Kopacz, będziesz miał priorytetach kopanie, skończyło się, dzień dobry ci. Bo normalnie nie będzie, tak? Są inni ludzie, co się mają tym zajmować. Jak ja ci mówię, że jest czas kopania, to ty przychodzisz i pytasz się gdzie, a nie. Nie, ja słucham, to będzie ciężko, bo tu jest trochę wody i on zaraz będzie też się zestresuje mi długo się. Chociaż na wszyscy, tylko ten Marie jest taka zestresowana. Ale ona jest zestresowana z tego kurczę względu, że ona siedzi sobie tutaj w tym. Tutaj siedzi. I ona nie ma swojego pokoju. A swój pokój daje dużo. Popatrzcie, jak sobie zobaczycie, on podnosi morale aż chyba... o jeden akurat. No. Tak, coś czułem. Nie, ty się nie przejmuj, tylko rób. Rób, bo my potrzebujemy to żelazo do naszych niecnych celów. Zajebiście jest to, że jak oni sobie wracają, to i sami sobie biorą żarcie. Co to jest za rybka? Tropikalna rybka nam się tutaj pokazała. Pewnego dnia dojrzeje w swoją formę dorosłego paku. Tropikalnego paku. No i oni nie produkują zanieczyszczoną ziemię z glonów. Ale zanieczyszczonej ziemi nie potrzebujemy jako taką, więc no, żarcie też nie potrzebujemy. Nic nie potrzebujemy, jesteśmy samowystarczalni. Tak, jeszcze tu może to dołożę, żeby też nie zrobili, bo to już by się przydało. Tak, w sumie to sobie myślę, że na tym byśmy zakończyli ten dzisiejszy odcinek. Ja tu nic nie będę więcej robił, pozwolę im to po prostu wybudować to wszystko. No i będziemy kontynuować. Póki co dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!